Dlaczego powstało NATO? To jest opisane niezwykle precyzyjnie, jednym zdaniem, w preambule do Traktatu Północnoatlantyckiego. Nasze narody i państwa zjednoczyły się, ponieważ są, i tu cytuję, zdecydowane ochraniać wolność, wspólne dziedzictwo i cywilizację swych narodów, oparte na zasadach demokracji, wolności, wolności jednostki i rządów prawa. To nie jest slogan. Powinienem zacząć od wspomnienia jeszcze jednej osoby, dzisiaj jej z nami nie ma, ale kiedy mówimy o ojcach założycielach polskiej obecności w NATO, to nie możemy zapomnieć o Lechu Wałęsie, który symbolizuje wysiłek milionów Polaków wtedy, kiedy wiązało się to z poważnym ryzykiem, bo tylko ten wysiłek i także bohaterstwo, bo tamten czas wymagał niestety od licznych Polaków bohaterstwa i cierpienia, to stało się fundamentem naszej obecności w NATO. Przypominam o tym nie dlatego, że to jest także w jakimś sensie moja osobista historia, ale dlatego, że to polskie doświadczenie, podobnie jak dzisiaj ukraińskie doświadczenie, pokazuje bardzo wyraźnie, że nikomu nic nie należy się za darmo, że wielkie rzeczy, wielkie polityczne przełomy, takie jak przystąpienie Polski do NATO, jak odzyskanie niepodległości w pierwszym rzędzie, one wymagają poświęcenia i determinacji. Nam nikt niczego nie dał bez naszego wysiłku i w odpowiednim momencie, i tu niskie ukłony dla wszystkich, także tu obecnych za tamte lata, w odpowiednim momencie pełnego zjednoczenia wokół ważnych spraw, nie byłoby tej pięknej polskiej historii, która z różnymi zakrętami, ale ciągle nam przecież dostarcza bardzo wiele powodów do dumy i satysfakcji. Historia ostatnich lat na wschód od polskiej granicy, historia dramatycznej konfrontacji między Rosją a Ukrainą, pokazuje z nadzwyczajną dobitnością. I można powiedzieć, jest to lekcja bezwzględna, że także w przypadku Ukrainy nikt niczego temu narodowi, temu państwu za darmo nie dał i nie da. Bohaterstwo Ukraińców, szczególnie widoczne w tych ostatnich miesiącach w czasie agresji rosyjskiej, ono nie pozostawia żadnych wątpliwości całemu cywilizowanemu zachodniemu światu, po której stronie jest racja, ale też pokazuje, że racja wtedy, kiedy jest pozbawiona siły, determinacji, woli zwycięstwa, nie przynosi tym, którzy za tą racją stoją, nie przynosi tych pożądanych rezultatów. W przypadku Ukrainy, podobnie jak w przypadku Polski wiele lat temu, te marzenia, to o co tak naprawdę chodzi, to niepodległość, suwerenność, integralność terytorialna, ale także te wartości, o których czasami zapominamy albo które banalizujemy i które są zapisane między innymi w tej preambule do Traktatu Północnoatlantyckiego. Każdy, kto był w Ukrainie, w Kijowie, w Donbasie w ostatnich kilku latach i miesiącach i rozmawiał z Ukrainkami i Ukraińcami, nie tylko politykami, dobrze wie, że Ukraina rozumie dzisiaj jak mało kto na świecie, że opór, bohaterski opór stawiany Rosji, to jest także wielki bój o te fundamentalne wartości. I Ukraińcy, Ukrainki nie mają żadnych wątpliwości, czego pragną jako ostatecznego finału tej wojny. Chcą być w Unii Europejskiej i chcą być w NATO. I oni dobrze rozumieją, że atak Putina i Rosji na Ukrainę
To jest nie tylko atak na integralność i suwerenność Ukrainy, ale to jest także atak na te wszystkie fundamenty świata Zachodu w sensie politycznym, do którego Ukraina także chce przynależeć i za który jest gotowa zapłacić tę najwyższą cenę, tak jak w jakimś momencie naszej historii i my byliśmy zdecydowani. Dzięki i zbiegom historycznym, zbiegom okoliczności, dzięki mądrości liderów politycznych tu w kraju udało nam się uniknąć tej dramatycznej, najwyższej ceny. Ukraina niestety musi ją płacić. Tym większe dla nas wszystkich zobowiązanie, aby wesprzeć Ukrainę wszystkimi dostępnymi środkami. Jako Polacy, jako Europejczycy, jako uczestnicy NATO. Powinniśmy głośno i codziennie domagać się od wszystkich, bez wyjątku naszych partnerów, od wszystkich uczestników tej politycznej cywilizacji Zachodu, politycznej cywilizacji wolności, aby zrobili wszystko, co w ich mocy, by Ukraina wyszła z tej wojny zwycięsko. Bo chodzi o te sprawy, o demokrację, o nasze wspólne dziedzictwo, o wolność, w tym wolność jednostki i rządy prawa. Ta wojna toczy się nie tylko na tym gorącym, bezwzględnym froncie w Ukrainie. Ta wojna w jakimś sensie toczy się w każdym europejskim kraju i w Stanach Zjednoczonych. Mówię o tym też z racji swojego doświadczenia jako szef Rady Europejskiej. Obserwowałem z bliska polityków i siły polityczne. Praktycznie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także w Stanach Zjednoczonych w czasie dramatycznego, mam nadzieję, incydentu, jakim była prezydentura Donalda Trumpa. Jak zagrożone są te fundamentalne wartości, nie tylko wskutek militarnej agresji Rosji na Ukrainę, ale także wskutek tego, że tak wielu polityków, tak wiele sił politycznych w naszym świecie ma też tę literkę Z niczym wytatuowaną na czole. Niektórzy bardziej dyskretnie to Z chowają, ale nie możemy mieć wątpliwości, że to, o co walczą dzisiaj Ukraińcy, płacąc za to daninę krwi, to jest coś, o co my musimy także walczyć każdego dnia i w naszym kraju, i w Unii Europejskiej, i w Pakcie Północnoatlantyckim. Dezinformacja, cyberataki, taka sabotaż polityczny, interwencje w wybory, organizowanie, wspieranie konfliktów społecznych w Unii Europejskiej. To wszystko pokazuje, i czy to był COVID, czy to był Brexit, czy to były protesty we Francji, czy konflikt katalońsko-madrycki. Ja mógłbym wymieniać tutaj dziesiątki zdarzeń na Zachodzie, które uwidoczniały z bardzo niepokojącą precyzją, jak bardzo aktywna jest Rosja i jak bardzo niestety żywotna jest filozofia Putina, ale także wielu innych państw spoza naszego obszaru wolności politycznej. I jak wiele determinacji obrona naszego świata wymaga nie tylko od bohaterskiej Ukrainy dzisiaj, ale także od każdego z nas, również w naszym kraju. Kończąc, pamiętam o limicie czasu, chcę powiedzieć jako komentarz do komentarzy związanych z tym dzisiejszym spotkaniem, że to, co jest zadaniem także liderów opozycji demokratycznej w Polsce dzisiaj, jest jasne i twarde postawienie tej kwestii, a więc rządów prawa, wolności jednostki, tego wszystkiego, o co Ukraińcy walczą dzisiaj, płacąc daninę krwi. Jedność NATO, jedność i pełna integracja Unii Europejskiej. To są te wszystkie cele, co do których, i ja jestem właściwie o tym przekonany, nie ma między nami różnic. Mówię tutaj o wszystkich demokratycznych ugrupowaniach. Ale ja wzywam do pełnej determinacji. Nie do ustalenia czegoś, co wydaje się dość oczywiste, ale do pełnej determinacji w naszej współpracy, aby wyeliminować z polskiego życia publicznego wszystkie fenomeny, te niebezpieczne, które tą literkę Z mają też jakby jako swój emblemat. My także mamy swoją robotę do wykonania w tej konfrontacji między politycznym wschodem, autorytaryzmem, pogardą dla człowieka, pogardą dla mniejszości, a tym naszym światem.
I musimy tu wykazać determinację naprawdę no, nieporównywalną z poprzednimi wyborami, poprzednimi czasami. Polacy wybaczą nam różnice, które pojawiają się od czasu do czasu w wielu kwestiach. No, dlatego są partie polityczne. Ale jeśli nasze zwycięstwo, w które głęboko wierzę, które myślę możemy wspólnie Polakom dziś obiecać, ale to, jeśli to nasze zwycięstwo nie będzie oznaczać wspólnej determinacji przeciwko temu wszystkiemu, co Polskę, Europę, świat Zachodu chce pogrążyć w chaosie, dezorientacji, niepewności, to wtedy będziemy wstydzić się do końca życia, że nie potrafiliśmy sprostać tym oczekiwaniom i nadziejom. I dlatego, jeśli dzisiaj zwróciłbym się do wszystkich, bez wyjątku ludzi dobrej woli w Polsce, to jest to apel o to, żebyście nigdy nie ulegli pokusie szukania gdzieś fałszywej drogi środka pomiędzy złem a dobrem, pomiędzy autorytaryzmem a demokracją, pomiędzy uczciwością a korupcją. I można by tu wymieniać te różne dystynkcje, które tak wyraźnie dzisiaj widzimy, kiedy patrzymy na Ukrainę i na Rosję. Ale musimy je także widzieć tu w Polsce i w Europie i nie możemy skapitulować. Wszyscy chcemy, żeby Ukraina wygrała. My też musimy tę naszą konfrontację również wygrać. Dziękuję bardzo.